Cześć, witajcie, z tej strony Oleg Power i widzimy się w kolejnym odcinku z trzeciej ery. Nie było, jak wiecie, odcinka jednego, raczej nie nagrałem specjalnie, bo... Raczej nagrywałem go, ale postanowiłem go nie wrzucić, bo... No, tylko przejęli nam to miasto i właśnie zbieram tutaj armię, żeby je odzyskać. I przejęliśmy Henet Anun, o tutaj w tym miejscu. Też nie było jakiejś tam wielkiej walki, było pełno zasadzek na mnie tutaj postawionych. I po prostu odcinek był za długi, ja już nie chciałem go tam skracać i tak dalej, więc po prostu będziemy się bawić dalej. Czekam po prostu tutaj, moja armia czeka tylko na łuczników. Bandyci nie. Nie, Watch Tower też nie. Czekam, aż mi się łucznicy porobią. Tu właśnie jest jedna drużyna łuczników, która idzie. Dlatego i tutaj, o ile dobrze pamiętam, trzy się robią, ale nie wiem, czy one się zdążą zrobić. Czy jeszcze gdzieś tutaj robiłem? Nie. Dobra. Następny nasz ruch, jak odbierzemy to miasto, to postanowiłem ruszyć już tutaj na Minas Morgul, ale na razie to wiecie, tak, tutaj zbiorę taką leciutką armię, bo oni najczęściej tylko tędy przychodzą, ale też tutaj wiem, że Mordor ma parę swoich wiosek czy tam miast i też tam się wybierzemy. W poprzednim odcinku, raczej nie, no, w tym, którego nie nagrałem, chciałem wam tam zaproponować, żebyśmy już zainstalowali uaktualnienie do tej modyfikacji, tą drugą modyfikację, która by nam to podmieniła. Mam przejąć. Dobrze, tak, już się tym właśnie zajmuję. Dobrze, na razie przychody są ok. Kolejny dzieciak nam się narodził. O, i nam się zrobiła akurat tutaj. Dobrze. Czyli tak, tak. Do niego i będziemy atakować już od razu. No dawaj, dawaj. Dobrze, tutaj mamy tak. Tutaj mam z Rohanem, jak widzicie na mapie, mam z Rohanem podpisany o informacje na mapie i sobie nieźle tutaj Rohan radzi. Jeżeli nie zapomnę, to pod koniec odcinka wyłączę tą, no, mgłę wojny i sobie zobaczymy. Jak wiecie, ten generał tutaj nawet wam na drzewie pokażę, który bronił właśnie tego, o tutaj, miasta, poległ. Który to... A nie, on w ogóle nie był w naszym drzewie. Nieźle dzieciaków sobie narobili. Tutaj okej. Dobra. Kolejną turę tutaj na razie nie chcę kasy wydawać, bo coś krucho z nią, ciągle spada mi. Muszę gdzieś podatki podnieść. A da się zrobić. Podniesiemy podatki. I jeszcze raz was bardzo przepraszam za to, że odcinków nie było, ale nie miałem internetu przez pewien czas i po prostu nie mogłem wrzucać. O, dobrze, trochę się tam podnosimy. O Boże, przestańcie dzieci robić. Tutaj mam strasznie tak... Ubolewa moje wioski, ta ochrona wiosek, bo jest bardzo... No, jak to powiedzieć? Bardzo... Wszyscy są na dwa fronty rozrzuceni. Jedna jest tutaj armia, a druga tutaj stara się chronić właśnie moich tego miasta. Tutaj druga będzie. I coś mi się wydaje, że w końcu Denethora chyba rusza z tego Minas Tirith, bo on ma tutaj pokaźną taką... O, i on może już właśnie tych Gondor, tych takich specjalnych, tych, których najbardziej lubię, tych z filmów, jeżeli pamiętacie, już takich normalnie uzbrojonych, nie takich, nie takiej milicji, którą my mamy. Dobrze, tu siedzi Boromir, tu jest, o ile dobrze pamiętam, Faramir. I tu jest Arathorn, dobrze, okej. Dajemy dalej, już teraz, za chwilę będziemy gotowi do najazdu na... Ja się starałem w tym obronie tego miasta jak najbardziej osłabić wroga, żeby mieć łatwiejszy dostęp do pokonania go, ale to już minęły tak w sumie
chyba 2 lata, tak w grze licząc, więc nie wiem, czy mi to się uda. Tutaj gdzieś tam podatki bym mógł podnieść. Tutaj zresztą jest very height. Nie da się dalej. Dobrze, to zobaczmy tutaj może. Normal, podnieśmy do normal. Normal też i populacja, no strasznie populacja mi wzrasta, ale nie aż tak za bardzo chciałbym to na high dajmy sobie. Tutaj na normal i high. Weźmy sobie na high na razie. Oni tu dobrze się mają. Trzeba podnosić te podatki, potem i tak je szybko obniżę. Tutaj można nawet... Nie, dobra, nie będziemy aż tacy straszni. I tak mam wszędzie praktycznie podnoszone nieźle. Tutaj możemy na low znieść i... high. Tutaj, okej. Dobra. Oni teraz razem. I w następnej już rundzie zaczniemy oblężenie. I postanowiłem, że tamtą modyfikację właśnie, raczej uaktualnienie do tej modyfikacji wgram sobie już w przyszłych... raczej w przyszłych frakcjach, jakimi będziemy grać i przyszłą frakcją... Ty. Tutaj mi wychodzą naprzeciw i właśnie... Nie wiem, czy... Dobra, atakujmy. O, dobrze, akurat jak ich pokonamy, to możliwe, że podgłośmy sobie dźwięki, muzykę, bo bez przesady, może taką cichą mam mieć. Dobra. Mogę zaatakować na cynie? Nie mogę. Dobrze, spróbujmy, bo to są... Jest tylko jeden ten i generał ten, co wtedy przejmował to miasto. I o ile dobrze pamiętam, ich było wtedy około 1200. Ale ich rozgromiłem tam tymi 4 oddziałami. Tam w wiosce miałem 2 oddziały milicji, 1 oddział łuczników i generała mojego, który poległ. Że nie wiem, czy on poległ, czy go wzięli do niewoli, nie jestem pewien. Już nie pamiętam, dawno grałem. Dobra, już jestem. Małe cięcie musiałem zrobić. Biegiem. Rozwalimy im najpierw konnicę. Oni się niech zderzą w zwarciu, najlepiej. Teraz ja poszedłem na ilość, ale dobra. Oni mają lepiej wyszkolonych żołnierzy, niestety. A szczególnie tych. I najbardziej boi się koni. Mimo, że tutaj trochę im wycharatałem wtedy tych koni, tym łucznikami moimi. Nie, tu! Tu biegnijcie, lepiej tak w środek się wbijcie. Podpalcie mi. Wow. Miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie. No nie gadaj tak, bo tracę mnóstwo ludzi. Dobra, oni gdzieś stamtąd idą. Zaatakujcie tych. O, na tamtych, do tamtych. Ojej. Dobrze, trochę ich podpalajcie. Dobrze sobie na razie radzą nasi żołnierze. Ci... Rozumiem, że najazd na nas zrobią za chwilę. O, tych atakujcie, bo oni uciekają aktualnie.
Dobrze, że jeszcze nie pomyśleli, żeby mnie zaatakować tutaj. Dobrze, dobrze idzie. Dobrze, tutaj strzelajcie mi, strzelajcie. Damy radę chyba odzyskać to miasto, bo przy okazji odzyskamy miasto, jak ich wszystkich pokonamy. Dobrze, tak. Wszystkich spalić. A w końcu pomyśleli, żeby zaatakować mi łuczników. Nie, jednak nie. Dobrze idzie. I może trochę plan miałem inny, ale dobra. Tutaj ich malutko biegnie. Co, już wszyscy uciekają? Wytyfy. A. Tu moja cała grupka. Ale wiecie co? Wy zaatakujcie tamtych. Bo oni tu już za chwilę przytuptają. Ej. Tam. Ich zostawcie. Mamy konie od tego. Od tego mamy konie. A was mam od zabijania ludzi. Dobrze, oni sobie niech uciekają. Mnie to tam nie razi. Byleby to miasto odzyskać. Straciliśmy trochę koni, to fakt. Wy znowu zacznijcie strzelać w nich. A wy się zderzcie z tymi tutaj. Z tymi. Oni w konie, dobrze. Czy wy już wszystko załatwiliście, mam nadzieję. Dobrze, w konie, tak. Do ataku. Dobrze, przy okazji trochę się tych popali. Dobrze, jeszcze trochę. Damy radę. Oni już wszyscy tam uciekli, albo zginęli. Dobrze. Wszyscy giną. Dobra, wy już możecie łucznicy strzelać tutaj. Ojej, nie, wiecie co? Wycofajcie się, koniki. Zaraz mi generał umrze, no. Jest. Dobrze, już po... Tak, myślałem. I dobrze, pozbyliśmy się tego. Przynajmniej. Behold how our cowardly foe runs. It's time to press the attack. Okej, to sobie... Nie, skończyłem bitwę. This is a clear victory. Ilu ich ocalało? Tu 20, tu 60. Dobrze, niech sobie ocaleją. Teraz będzie trzeba zbierać środki na armię kolejną.
Niestety. Hajs na drzewach nie rośnie. Nie wiem czemu, ale ja zawsze jak mam jakieś właśnie takie podbijanie mięsa, to mam w zimę. No! Do not do this! Yes, both noble and wise. A wise and fair choice, to be sure. No! A, i tak was nie lubię. Glory, honor, victory! No i patrzcie, i za chwilę... Your order, my lord. We shall engage. Jeszcze ktoś tam się... We shall prevail. Dobra. Yes. Niech się robi co chce. Dobrze, dostaliśmy tu trochę, to za chwilę zaatakuję. Myślałem, że tam już nikogo nie będzie, ale no, no cóż, pewnie się myliłem. Myślę, że dobrze by było się trochę bardziej, no, agresywnym stać i zaatakować o tutaj gdzieś. Myślę, ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Tutaj czekam, aż będzie mnie stać na... Ona... Nie, nie na to. Na Army Barracks? Czy na co mnie mamy stać? Archery Range. O, na co mnie czekam, aż będzie stać, bo będę mógł wtedy sobie wybudować w końcu... No, żołnierzy takich właśnie tylko łuczników. I to będzie dobre. Takich łuczników potrzebujemy. No co? No, czemu mnie atakują? Wszędzie mnie atakują, kurde. Ale na szczęście mam tu armię, które sobie z nimi poradzą, mam nadzieję. Mam tu też również szpiega, więc szpiega chyba wyślę. Spokojnie, spokojnie. Tak, wiem. Wiem. Dobra, wiem. Zaraz to załatwimy. Zrobimy to najpierw tak. Najpierw wolę tak bardziej mi... Najlepszego mi tego. I teraz takie... Taka armia to sobie możecie... Tam się to teraz bardziej martwię. Kurde, niech... Ja chcę... O. Ile my tu mamy wojska? No ja damy radę. Nawet jak nas zaatakują, to damy radę ich... O, patrzcie co nasz ten... Mordor Banner, Mordor Armor. Wow, niezły jest. A nasz... Co on tu ma? Guard Dog. Okej. Yes, my lord. Dobra. Tutaj nasz... Dobra. Chyba już mogę zaatakować to miasto, to ja się... Your order, my lord. Assault. To battle! A to tych 60 co uciekło. No, ja bym się na waszym miejscu podał. We attack! No ale dobra. Nie jestem na ich miejscu. Przecież ja tam wejdę jak do domu. Oby to było łatwe. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj. Dawaj, 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 ładuj się, ładuj. Szybciej, 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 szybciej. Dobra. Units, await my orders. Gondor Militia. Jeszcze tak. Wy se postrzelajcie i wezmę sobie ten oddział.
Was wezmę też w jeden oddział i podajcie tam dzięki. Z góry dziękuję za waszą hojność i takie pomysłowe, że się mnie słuchacie. Dobrze. Przecież to będzie rzeź na nich po prostu. Przecież to jest jeden oddział chyba. Ja bym się poddał na ich miejscu. Po prostu bym się poddał. No dobra, bym się nie poddał, bym walczył, bo bym przynajmniej wiedział, że ich trochę wybiję podczas wtórnego odbicia tego miasta. Ale teraz... Dawajcie, bierzemy was. Żołnierze. To są naprawdę elita, bo to jest od... To w ogóle te armie, które tak podbijają, to ja praktycznie tam... Możliwe, że kiedyś tam, już tam, nie wiem, w 20 odcinku będzie jakaś grupka, która przeżyła wszystkie bitwy. O, to by był szacun na dzielni. Dobra, dawaj. The battering ram is in place. It'll not be long before our enemy's defenses fall. No, nie będzie to długo. Boom. 10 uderzeń. A potem ktoś to musi naprawić, nie? Czyli ja. Dobra, dawaj, dawaj. Już widzę światło. Dawaj, wyłamuj tą bramę. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden. Mocny, no dobra, jeszcze jeden mocny. Okay. Pięknie. Pięknie, chłopaki. To teraz najpierw łuczników. A wy se poczekajcie chwilkę. Jeszcze tych zaznaczmy sobie. I teraz jesteście razem, okej. Okay. Najpierw łuczników puścimy, bo oni tam zrobią niezłą siekę. A potem wpuścimy resztę. Our soldiers have proved their worth today. The enemy's walls belong to us now. No ba. Nie ma jak przejąć zniszczoną bramę. Dobra, teraz wy możecie wejść. Konie mogę trochę podprowadzić, bo tam stoją na końcu. Czy wy mi stanowicie zagrożenie? Dzikusy. Teraz to już mi stanowią, jeżeli... Nie, wróć! Do ataku mi na nich. Wbiegiwać mi tam. No, paru wybili. Tacy cwani na odległość? No, w sumie ja też tak chciałem zrobić. Ale nie martwcie się, odwdzięczymy się. Wow. Nie, to już se idźcie powoli. Poddajcie się już. No poddajcie się. Ładnie proszę.
No ale ja ładnie proszę. Dobra, już jest. A nie, to nie was. Wy, nie. Przez... Odpuśćcie sobie już strzelanie. Dobra, pooglądajmy sobie, jak walczy pierwszy szereg. Dobrze. Ilu ich tu zostało? 28. Kolejny u nich pada. Tu jest ich generał, który jakoś nie ma zapału do walki. Dawajcie, dawajcie. Zaraz zaczną uciekać. No. Dawajcie, dawajcie. Yes. Po generale. The enemy army flees the field. Be awed by the victory we have won here today. Pięciu u nich przeżyło. Świetnie. Cieszą się niezmiernie, że tak mało ich żyje. Dawaj, 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 dawaj. Już chyba wystarczająco długi ten odcinek jest, mi się wydaje. Chociaż nie jestem pewien. Nie będę kończył tej tury do tej 50, nie będę przewijał, bo... We have triumphed! My lord, our courage and honor have conquered! Kurde, co żeście mi tu nabudowali, głupki jedne. Już mi to, to mi to popsuli. Dobrze, relacje pogorszone. Dark Lord of Mordor. Okej. Okay. O, jakąś flotę dostałem, jak mi myło. Czemu, nie, ja tą flotę tu miałem, czy nie miałem? Co ja tu... Jakie wynagrodzenie dostałem? Żadne. Raczej chyba tam się zrespi w tam chyba w ciągu iluś tam. Dobra, czy ja już mogę to? Mogę. Tylko, że nie chcę na razie, bo mam mało hajsu. Tu jeszcze sobie zobaczymy. Kar Andros. To była walka o to, ale teraz mamy tu lekki niedobór żołnierzy. To się wszystkim zajmę. Tutaj mamy naszego Gondor Spaja. Tolt Arnulf. Czekajcie, ja to bym potrzebował jakąś tutaj... Stąd bym mógł zabrać już część żołnierzy, bo to mogą być rejony, które będą najmniej atakowane. I tu podpłyniemy sobie jedną oddziałkiem. Tutaj sobie zaatakujemy następny nasz punkt wycieczki. To będzie to. Dobra. A fine day to sail. Okej. We can go no further. Na razie dopływamy w dostatek. Ale dobra. Ja ten odcinek teraz skończę i sobie resztę to już będziemy radzić sobie później. Czekajcie, ja tego tylko musicie mi przypomnieć najlepiej w komentarzach albo gdzieś, żebym żebym pamiętał, żeby denatora w końcu wyłączyć, nie wyłączyć, tylko wyciągnąć z tego Minas Tirith, bo ile on ma już lat.
77, a on praktycznie w boju nie był od 12 lat, więc możliwe, że się zasiedział. Faramir już 30 na karku. 35, nieźle. Wszyscy się starzeją. I wszyscy poumierają. Ja czekam, aż w końcu tutaj z tych dzieciaków mi się coś tu tak bliziutko jest 16, bo od 16 lat wiem, że chyba tutaj wiek dorosły jest i mogą walczyć. Ten ma 7. Nie, tak wszystko to chyba najwięcej to ma 7 lat. O Jezu. No 7, czyli jeszcze tak. No przynajmniej w którym roku to będzie dopiero, kiedy oni będą mogli dołączyć do nas. 82. Jeszcze jakieś 8 lat, to dopiero w 3000. Tak w 3001. Ale dobra. Dziękuję wam za odcinek, bawiłem się świetnie. W następnym odcinku będziemy bronić Osgiliad i Henet Anun. Co na pewno nam wyjdzie. Oni się pewnie zaczną wycofywać i my wtedy przypuścimy atak na Minas Morgul. Więc ja wam serdecznie dziękuję za odcinek i widzimy się już w następnych. Hejos!